czy właścicielka tak dużej firmy i odnosząca takie sukcesy uważa, że taki konkurs na kobietę przedsiębiorczą ma w ogóle sens? Ma sens. Dlaczego? Ma sens, dlatego że zawsze gdzieś jesteśmy zapiekani, zawsze jesteśmy zagubieni, coś zawsze tworzymy takie szkice. I tak mija kolejny rok, kolejna piątka, kolejna dziesiątka. Powiem, że jeżeli dostajemy wyróżnienie, jesteśmy postrzegani z zewnątrz, jasne, że przy wielkim wsparciu przyjaciół, rodziny, również współpracowników oraz tych, którym nie zrobiliśmy po prostu źle. Mhm. Ja uważam, że te głosy, każda osoba, która zagłosowała, potwierdza to, że to ma sens, dlatego że no, warto próbować i warto wygrywać, i warto promować, i warto próbować występować tak, żeby być pewniejszym, bo to kształci. Jest kolejne doświadczenie. Fantastycznie, jestem szczęśliwa. Dziękuję. Pani Eleno, Adam Paul ma dwóch szefów, prawda? Mężczyznę i kobietę. Tak, my jesteśmy tak. Kłócicie się, czy współpracujecie? Mocno. Jak to jest? Mocno współpracujecie, czy mocno kłócicie się? Mocno się kłócimy, mocno się jakby wspieramy nawzajem. Ale najważniejsze, jeżeli jesteśmy gdzieś na zewnątrz, to jesteśmy jedynym i całym zarządem, bez żadnych jakby sprzeczek. I to jest ta wspólna linia, która pomaga nam prowadzić firmę, mam nadzieję, w tym odpowiednim kierunku. Także kłócimy się tak, ale konstruktywnie. Czym się Pani zajmuje, czym zajmuje się mężczyzna w firmie? Ja wiem, czy to jest bardziej od takich spraw, bo kobiety to są te, które nakręcają konsumpcję. Dzięki nam istnieje właśnie ten wspaniały rynek. My jesteśmy do tego, żeby budować, wyposażyć domy, tak? Nam brakuje zawsze jednej pary butów. Można jeszcze parę albo parę dziesiąt. Ale teraz tak poważnie to powiem, że jestem odpowiedzialna raczej za te dziedziny, na których najbardziej się znam, ze względu na wykształcenie, na zdobyte doświadczenie, to są finanse, prowadzenie takie jakby strategii finansowej spółki, rozwoju i kontaktu z klientami. To jest moja działka. Natomiast mój wspaniały szef, Adam Biglewski, odpowiada za wizję, odpowiada za te sprawy, na których ja najmniej się znam. Nie znam się na sprawach technicznych. Powiem, że nie potrafię czasami znaleźć wyjście z najtrudniejszej sytuacji, to on jest w tym najlepszy. A jak Pani godzi dwie role, matki i szefowej firmy, zapracowanej kobiety? To, co najważniejsze, ilość godzin, które niestety umykają mnie, albo które spędzam w pracy, staram się przekładać na jakość, ale wierzę w to, że moje dzieci, mój syn, moja córka widzą, że jakby kocham ich całym sercem i zawsze z nimi jestem, kiedy jest ten moment, kiedy muszę być i wtedy znikają te wszystkie sprawy biznesowe, ale na szczęście nie dają mi takich momentów, kiedy jestem niepewna, nieszczęśliwa, niezadowolona. To zawsze wspaniałe oceny, to zawsze wspaniałe uśmiechy, to zawsze miała. Mam nadzieję, że będę mieć przede wszystkim zdrowie swoich dzieci. To jest najważniejsze. Pani Eleno, a teraz pytanie troszeczkę z przymrużeniem oka. Ideał mężczyzny. Może być piękny jak Brad Pitt, mądry jak Keanu Reeves, czy... A obowiązkowo z poczuciem humoru. Może nie umieć tańczyć, ale powinien być niedrobiazgowy. Ja powiem, że wspaniała myślność każdego mężczyzny to jest to, że potrafi docenić kobietę. Może być odrobinę zazdrosny, może być piękny jak Brad Pitt, aby powiem, że nie był zbyt zakochany w sobie. I myślę, że lepiej tak, lepiej w partnerce. To jest to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję.